Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, zapraszam na Speedruna 4.0, gdzie gram, komentuję ruchy, mam ruch E4, a zagrajmy D5, trochę niepoprawnie. To znaczy, taki debiut istnieje, ale on jest chyba nie jest najlepszy. No i spróbujemy sobie powalczyć. Skoczek F6 i jest szach. Ok, tutaj skoczek na D7 można zagrać, można też goniec na D7. Mój plan będzie taki, żeby zagrać A6 i B5, wstawić skoczka na B6, odbić pionka. Plan daleki, ale możliwy. Oczywiście w sumie, a to już po fakcie, mogłem spróbować zagrać ostrzej posunięcie C6. Zobaczymy, jak przeciwnik się zachowa w tej sytuacji. Na pewno taki ruch jest ciekawym podejściem w obronie skandynawskiej. Debiut jest... To jest taki dobry debiut do około... Tak strzelam, mniej więcej 2200. To znaczy, że przeciwko takim zawodnikom warto taki debiut może czasami zagrać. Powyżej tego rankingu tutaj myślę, że będzie już ciężko. Trzeba bardzo dobrze znać warianty i on, ten wariant, znaczy ten debiut jest generalnie bardzo trudny, jeżeli chcemy grać przez skoczek F6. Kiedyś widziałem właśnie fajną partię rozegraną z... Mogłem od razu zbić, prawda? Ale zagramy A6. Fajną partię Michała Kresenkowa, więc tak postanowiłem sobie... Michała Kresenkowa? Ojej, mogę się mylić. Teraz to w sumie może mogę kłamać, więc nie chcę was wprowadzać w błąd. No i teraz tak, dobra, skupmy się tutaj na pozycji. Ruch A6, goniec, jeżeli odejdzie, to mogę zbić, a jeżeli zbije i na przykład ja zbiję gońcem i zagra C4, to nie przeszkadza mi zagranie C6, dlatego że chociaż może będzie mi przeszkadzać wtedy. Zobaczymy, bo jeżeli tak, to może nawet i hetmanem C4, C6, taki ruch zawsze, no właśnie, wybił. Dobra, biję gońcem. Zastanawiałem się hetmanem, a od razu w sekundę wybiłem gońcem. I wykorzystam fakt, że chyba mogę zagrać tu, choć z drugiej strony wiem, E6. Z tej strony ugryziemy, panie kolego. On nie ma pary gońców, a ja mam parę gońców, atakuję z tempem pionka i zyskuję jakąś tam, powiedzmy, mikrorozwój szybszy. Tylko teraz tak, on zagra mi tutaj, muszę C5 chyba grać. Nie chcę tego ruchu zagrać. Taki ruch też mnie interesuje. No jak zagram tu, a może tak w ogóle? O, zagrajmy tak, bo jemu będzie ciężko zagrać D4, bo wtedy zbije pionka. Bicie tu, szacha nie ma, bo goniec działa. A jak przepcha, to fajny punkt D5 mi się pojawi. I to jest na przykład już pozycja po 8 posunięciach, która jest kompletnie nowa pewnie i dla mnie, i dla przeciwnika. I tutaj liczy się teraz... Dobra, bicie jest ok. Dla mnie jest ok. Nie, no to teraz jesteśmy w domu. W ogóle super. Otwiera się wieża, para gońców. Za chwilę zagram tak subtelnie i zrobię roszadę. I trzeba będzie podziałać po wolnych liniach. Ej, bardzo mi się podoba. Bardzo mi się podoba. Ten układ wyszedł bardzo fajnie. Z tego powodu aż się chyba napiję kawy. Czasami w pewnych momentach dostajesz taką pozycję, gdzie wiesz, że jest bardzo dobrze. I tutaj jest bardzo dobrze, bez pionka. Co mnie jeden pionek, słuchajcie. Gość ma 2 minuty mniej, w debiucie został zaskoczony pewnie nie teorią i tutaj zaczął się gubić. Zrobił roszadę, no jasne, dobra, subtelnie goniec E7, bo tutaj cudów nie wymyślę, muszę zrobić roszadę i będę działać. Goniec E7, nawet na D6 nie ma co myśleć, czy na C5, bo dostanę D4, goniec działa dobrze. Jeszcze się zastanawiałem nad ruchem B4, który mógłby być ciekawy, wymagałoby to pewnie więcej czasu na przemyślenie, żeby ograniczyć przede wszystkim skoczka, ale wyprowadziłby gońca, potem tutaj A3, no właśnie, dobra, robimy roszadę i jesteśmy w domu. Choć jeszcze, w sumie za szybko zagrałem, bo mogłem hetman D3 wrzucić. Dobra, jest ruch D4 i teraz trzeba kombinować. Goniec tutaj, skoczek tu. Myślę, że taki ruch teraz mimo wszystko będzie ok. Dobra, B4, zatkajmy tutaj buzię gońcowi i skoczkowi. Tyle, że skoczek przejdzie tu i przejdzie na C4. Jasne, jak przejdzie na C4, znaczy jak nie będzie mógł zagrać na C3, to ja sobie wstawię tutaj gońca albo...
pomyślę o tym, żeby wstawić tu skoczka i ewentualnie zagrać tam. Myślę, że teraz pozycja nabierze charakteru trochę pozycyjnego. No dobra. Podoba mi się. Ojejku, jak mi się to podoba. Wiem, dla osób, które pewnie w szachy traktują jako mega hobby i tak o po prostu w niedzielę sobie zagram w bierki, no to może nie mieć to jakiegoś ogromnego znaczenia, ale wierzcie mi, że szachiści na pewnym poziomie powiedzą, to jest dobra pozycja. Hetman zagrał na e2, tutaj skoczek na d5 z opcją na f4. Wieża e8 też chodzi mi po głowie, tylko że on ma zawsze tutaj skoczka. Dobra, wstawiamy aktywnie figurę. Figury trzeba próbować teraz bardziej aktywnie wstawiać. Skoczek na d5 wleciał. No, skoczek na d2 jeszcze, oczywiście on musi tam zagrać. Fajne jest to, że ja sobie tutaj tą wieżą stoję i naciskam na punkt a2. To jest taka mała drzazga, której nie może wyjąć przeciwnik. Oczywiście zagranie a3 będzie jakimś tam rozwiązaniem, ale widać na to się nie zdecydował przeciwnik. Teraz taki ruch mi też chodzi po głowie, tylko że wybicie parę gońców. Ok, trzeba będzie to potem ładnie udowodnić. Nie wiem, czy dam radę to udowodnić. Teraz tak, zastanówmy się, bo to nie jest takie proste. Może poprawić tu, ale on mi wejdzie tu i tego gońca sprzątnie. Chociaż jakbym pionkiem wybił, to też fajnie bym ograniczył jego figury. A może wieża E8 mimo wszystko? Niech ta wieża straszy, a wejdzie mi tak, to dostanie F6 plombkę. To znaczy nie od razu, bo jeszcze jest taka opcja dla niego. Zawsze po takim ruchu może wie... Nie wieżą A6 nie mogę. Po takim ruchu wtedy chyba tu. Bo to wejście już nie będzie groźne, F6 będzie grozić. No i niech się martwi o swojego hetmana. Niemcy grają bardzo solidnie w szachy, to znaczy oni mają taki styl solidny, tak ja przynajmniej się z tym spotkałem, grając z zawodnikami z zachodniej granicy i stwierdzam, że oni są tacy dosyć przewidywalni. Ja nie mówię, że źle grają w szachy, ale jakoś tak czuję, że można by ich tutaj lepiej ograć. Hetman C8 z planem, żeby zagrać F6 albo mieć to posunięcie F6. Jeszcze mam plan taki, żeby na przykład zagrać tu hetmanem w pewnym momencie. Pozycja może się wydawać nudna, taka flaki z olejem, ale nie, ona taka nie jest. Tutaj skoczek stoi świetnie. Zastanawiałem się, żeby tym gońcem wcześniej nie ruszyć, ale to tam, wiecie, to teraz takie gdybanie. Co by było gdyby, co nie? Moim planem może być też subtelne zagranie F6 i cofnięcie gońców. Zagram tak, z uwagi na to, że będę miał. Ograniczam przede wszystkim bardzo ważne pole na e5 dla skoczków. To myślę, że jest kluczowe. On zagra wieżą prawdopodobnie i będę miał możliwość takiego zagrania i łupnięcia skoczka. Znaczy, ja tym gońcem zawsze sobie mogę przemanewrować. Tym również. Tu się broni, tu się broni. Gość jest powiązany jak baleron. Nie może nawet zagrać a3. Znaczy, może zagrać. Może i chyba musi w ogóle. To znaczy, ja mogę to olać. Jak zagra tak, to ja zawsze mam wybicie tutaj stępem w tym wypadku. Więc moim planem jest zagranie tu. A jeżeli on jakimś cudem zagra tak. A, widzicie? Dobrze zagrał. On zagrał dobrze. Dobrze to sobie wymyślił, ale teraz mam możliwość chyba taką aktywną. Będę celował w króla. Jeżeli wybijesz, to ja wybiję gońcem. Hetman mi się fajnie otworzy i może być tutaj masakra. Może on wrócić skoczkiem, jasne. I ma do tego prawo. Może tak zrobić. Ja tutaj w ogóle już strategicznie gościa chcę ustawić. Jeżeli on mi tego skoczka nie wybije, to ten skoczek będzie stał wiecznie. Sprawdźmy po prostu taką możliwość, że jak zagra skoczkiem tu i zbije mi finalnie gońca, ja odbiję pionkiem, ja zagram tam i strzelę mu skoczka, to ten skoczek będzie świetny, jeżeli jeszcze uda mi się wejść hetmanem. On wie, co w trawie piszczy. Słusznie zresztą. Wiecie co? Ja nawet jestem skory chyba oddać tempo grając tak, żeby wejść tu. Zobaczymy, czy on to chwyci. No bo jak tu, to ja cały czas zbijam, jak wymiana, to ja wymienię, to się wszystko trzyma, te figury będą stały świetnie. Jeszcze tamten pionek A2. W ogóle
Zobaczcie, taki jeden pionek B4, ile szkód może tutaj zrobić w obozie przeciwnika? Jestem przekonany, że bez pionka więcej ta sytuacja jest oceniana przez silnik jako lepsza czarnych. Jestem przekonany. Choć nawet jakby silnik pokazywał 0-0, to z ludzkiego punktu widzenia wiem, że czarnymi jest świetnie. Wszystko działa, słuchajcie. Tak to czasami bywa. A moi drodzy, tak przy okazji, jak ktoś dotrwał do tego momentu, ja jeszcze planuję otworzyć Discorda. Takiego ogólnego. W końcu się przełamałem, żeby to stworzyć. Dobra, ale to tak gadka szmatka, a tutaj trzeba grać. Grozi wybicie. Myślę, że tak. Zagramy. Prosto chcę zbić skoczka. Moje figury rozwinęły troszeczkę skrzydła. Jak zagra skoczkiem, no to zastanowię się oczywiście nad biciem. Prawdopodobnie to uczynię, bo wtedy będę miał opcję wejścia hetmanem, wtargnięcia skoczkiem. Co? Aha, zobaczcie jaki spreciarz. Zagram tu, to on da mi szacha. No jest taka opcja, jest taka... Ale chwila! Ja mogę zbić tu, on nie może zbić wieżą, bo ja trzasnę tu, więc musi odbić skoczkiem. Zróbmy ten trik. Zbijmy na E1. On odbije skoczkiem, ja mogę wejść sobie tutaj. Jak on zagra tak, to ja wtedy goniec F7 i hetman wchodzi tam. Tam wprawdzie nie ma matów, bo skoczki będą bardzo dobrze go bronić, ale on już będzie miał problem. On będzie miał już wizualny problem. On o tym wie. Wizualny problem. Tutaj w ogóle jest problem. Ja mam gońca białopolowego, który cofnął się. Tutaj jest fajny ruch, kurczę. Tylko, że to mi chyba nic nie daje, bo król odejdzie i co dalej, nie? Mogę straszyć go chyba takim posunięciem. Dobra, straszymy. Straszymy go takim posunięciem. Skoczek oczywiście się zasłonił. Miał do tego prawo jak najbardziej. I teraz pytanie, czy pójść tu, mieć kontrolę nad tą diagonalą, czy to coś mi da? Wprawdzie nie wejdzie tu skoczek. Czy pójść tu i usadowić się tu? Chyba tak, chyba to jest lepszy pomysł mimo wszystko. Zagramy tak. Jasne, że on może mi na przykład zagrać, nie wiem, H3. No to wrócę hetmanem, pomyślę jak. Tu jest strzałka, okej, okay, ale mój drogi przyjacielu, ja mogę zbić tu pionka nawet teraz. Tylko, że ja nie chcę tego robić, słuchajcie. Ja nie chcę tego robić. Z prostego powodu. Bo chyba goniec D5 jest jeszcze lepszym ruchem. Który świetnie tutaj strzela w przeciwnika. Dwa gońce strzelają w króla. Skoczek strzela w króla. Hetman strzela w króla. Ej, tu możesz mi zbić, jasne. Ale to ja mam tutaj strzałkę. Jak zbijesz, ja zbiję, ty zbijesz i ja tam cię matuję prawie. Już jeden pionek wzięty. Odejście będzie groził tutaj niebezpiecznym zagraniem. No i gość już chyba płynie. Nawet po takim ruchu ja mam odejście i grozi taki strzał, więc on nie może zbić gońca, bo jest F3, skoczek i wzięcie hetmana. I gość płynie. Dobra, wracam szybciutko. Grożę wejściem tu. Partia jest przegrana, kompletnie. Jak mocno działają figury na przeciwnika, to sami widzieliście. To się wręcz pięknie samo ułożyło. Tu nie trzeba było wielkiej filozofii. Oczywiście jakieś tam, na pewno pojęcie trzeba mieć, ale słuchajcie, jestem tak zadowolony z tej partii. O, gość oddaje hetmana, już robi to świadomie. Widać to od razu i chyba tutaj wygrywam szybko. Tu atakuje, tu atakuje, tu atakuje. No dokładnie. Ciekawy jestem, czy rewanż zagra. Spróbuję uzyskać taką ewentualność. Możliwe, że nie. Więc szukam sobie kolejnego przeciwnika. 2230. No to lecimy. D4. Zobaczymy. Zobaczymy, moi drodzy, jak zagra przeciwnik. Liczę na gambit hetmański, a najlepiej na przyjęty gambit hetmański. Tutaj mam przygotowane pewne warianty, tak jak w swoim
kursie. No widzę, że gość. Jaki remis? Ja żadnego remisu nie proponowałem. No dobra, gram z 2385. Świetnie. Mistrz FIDE, gramy czarnymi. No i elegancko. Skoczek na F3. Zagrajmy D5. Spróbuję powtórzyć partię świętej pamięci Jana Przewoźnika, który grał ładnie skoczek C6. I teraz jest ruch D5. D4, przepraszam. No dobra, grajmy logicznie, czyli goniec zagrywa na G4 z opcją zbicia, choć ja tego od razu nie chcę uczynić. Wydaje mi się, że wyprowadzenie figur w sposób naturalny będzie najlepszą opcją. Tutaj oczywiście skoczek C6 nie jest jakimś wybitnym ruchem w tej sytuacji, aczkolwiek figura w grze już jest. Zobaczymy, jak on się teraz zachowa. Możliwe, że tak zagra. Mam przygotowany ruch H5 w razie czego, nie ma problemu. Troszeczkę też podchodzę do tego zadymiarsko, bym rzekł. W tej pozycji mógłbym też hetman D7 wcześniej zagrać. Czekam na roszadę, bo jeżeli on tę roszadę wykona, to ja zagram hetman D7. Tutaj w sposób prosty chcę wyprowadzać te figury. No i cóż, jak to bywa zwykle, zawodnicy silniejsi, utytułowani, już się zastanawiają, szukają możliwości na pewno znalezienia jakiejś fajnej alternatywy. Teraz co? Zagram tu, on mi wejdzie tu, strzał. Aha, bo stępem mi zaatakujesz. Okej, to tak łatwo nie będzie, niestety. Dlatego też spróbujmy zagrać niekonwencjonalnie. Niech to będzie ruch H5. Trochę widowiskowo, trochę nonszalancko. Z drugiej strony, dlaczego by nie? I po prostu E6. Wzmocnijmy ten punkt. No dobra, i wybijamy. Okej, no to teraz mi się bardzo podoba. Jest w porządku. Jeżeli dostanę taki ruch, to koniec na E7. Ja wiem, że zdaję sobie sprawę, że moja gra może być nieco niepoprawna. Ale kto mi zabroni tak grać? Teraz pytanie, czy nie zagrać H4? Bo on mi zbije skoczkiem, walnę tu i znowu poświęcę tą jakość i tak naprawdę chyba nic więcej za to nie uzyskam. Nie za bardzo dlatego też chcę tak grać. Zagrajmy goniec E7, po prostu wyprowadzę figurę. No bo jak przeciwnik zagra mi goniec G5, no to już tutaj pilnuję. Mogę zmienić koncepcję gry, mogę zrobić po prostu roszadę. O, widzimy co się dzieje, przeciwnik zagrywa tutaj skoczkiem. Więc w tej sytuacji możliwe, że goniec na E6 trzeba chyba to bronić, nie ma innego wyjścia. Strzał to super dla mnie. Będę pilnował bardziej punktu na D5. Przepraszam za te hałasy, jakieś tu remonty odchodzą, niestety, nic na to nie poradzę. No i cóż, mamy goniec F4. Wiadomo, że ja tu bardzo kombinuję. Zagramy H4. Niech to będzie ruch, który spowoduje, że też będę miał opcję zagrania skoczkiem w razie czego. Wleciał hetman. No tak, tutaj muszę bardzo uważać właśnie. Czy uważać? No tutaj w zasadzie już muszę oddać pionka. Albo zagrać król F8. Co mi szkodzi? Tutaj będzie się broniło. Teraz tak patrzę, czy ja tak mogę zagrać. Chyba mogę. Okej. A może inaczej? Może wieża H5 z opcją G5? Są takie opcje. Dobra, wybijemy najpierw. Wybijemy i spróbuję. No tak jakoś jak można powiedzieć, że za bardzo chyba chcę tutaj przeciwnika poszukiwać, ale chyba to będzie niemożliwe. Taki ruch też jest ok chyba. Dlatego, że grożę wybiciem. Tak, on nie może zbić tu, bo ja tu. Tu, tylko stracę gońca, który będzie atakował potencjalnie przeciwnika. Nie chcę tego zrobić. Dobra, tu trochę można powiedzieć, wygląda to dziwnie. Król F8 chodzi mi po głowie bardzo. I chyba tak też zagram. Skoczek H5 jeszcze mi chodzi po głowie. Skoczek H5 chodzi mi po głowie. Chociaż może długa roszada. No, przepraszam Was najmocniej, bardzo wiercą mi tutaj, nawet mnie to strasznie rozprasza. Nie mam na to wpływu. Rozchodzi się po całym bloku. Teraz co? Tutaj. Trzeba to policzyć po prostu.
Może zwyczajnie, no właśnie, bo on potem będzie mi tu atakował. Tego nie chcę za bardzo. Może tak? Bicie, bicie, hetman, tu. Szukam jakiejś fajnej opcji. Może tak w ogóle? Nie, no nie mogę tak zagrać. No właśnie, dobra. Zagrałem chyba trochę źle. Się muszę do tego przyznać niestety. Jeszcze chodzi mi po głowie jednak to posunięcie. Bicie i tu. Względny spokój będę chyba miał. Dobra, tak zagramy. Tak zagramy. Spróbuję jednak nie oddać tutaj tego skoczka, bo mogłoby być ciężko. Będę chciał zbić tutaj. Jeżeli tu, to tu. Jeżeli tu, to chyba łapię hetmana takim ruchem. Dokładnie. Więc ten ruch nie działa, bo jest A6. Jest bicie, bicie. Dobra, tu jest obrona i tu chyba zrobię po prostu długą roszadę. Ona jest dosyć ryzykowna. Taki ruch jest. Dlaczego ja tak szybko zagrałem i nie pomyślałem nawet o tym biciu? Za szybko. Poczekajcie, bo tak, to ja chyba taki ruch też mam ciekawy. Z atakiem na hetmana. On tutaj nie dziabnie, bo tam jest strzał. Tutaj, tutaj, tutaj. Aha, tu będziesz mnie atakował mocno. To mi się nie podoba. No właśnie. No właśnie, no właśnie. Chyba za szybko pograłem. Ale taki ruch chyba jest obowiązkowy. Nie mam innego wyjścia. Tylko, że zagrasz tutaj, mój drogi przeciwniku. Ja zagram tu, on zbije, ja nie mogę hetmanem, bo mata dostanę, więc ojej, to w ogóle będzie tragedia. Taki ruch muszę wykonać niestety. Dobra, wykonuję taki ruch, nie mam innego wyjścia. Skoczek odbija i chyba tutaj strzałka będzie. A nie, nie ma strzałki, bo jest też bicie tu. Znaczy, strzałka może być, ale on musi się też bać o mata. O mata tu trzeba się bać. Też musi uważać, to nie takie proste. To nie takie proste, mój drogi przyjacielu. Oczywiście tutaj muszę bardzo uważać, bo on zagra wieżą. Najlepiej tą, a obronił nawet tędy. To jest twoja słuszność. Teraz patrzę coś w tym stylu, żeby zagrać i gońca przepędzić. To może być dobre. To może być dobre, dlatego że broni pionka grożę takim ruchem i takim ruchem. Więc on musi się bać. Oczywiście istnieje taki ruch jak wieża AC1. Chcę wymienić hetmany. Chcesz wymienić hetmany, mój drogi przyjacielu? Tylko chyba mi to nie jest na rękę, bo ja wolę cię matować. Więc gram tak. Tam straszę. Oczywiście król ucieknie, nic nie ma, ale straszę. G5, odejście, znowu skoczek. O właśnie, właśnie, właśnie. G5, uciekaj gońcu. Uciekaj. On już musi się bać. On już musi tutaj liczyć. Już G4 wchodzi w grę. Bardzo ciekawe zresztą. Oj! Szach! Tego nie widziałem. Tutaj mi odbijesz. A właśnie, tutaj mi odbijesz. I nic z tego nie będę miał. Muszę chyba tak zagrać i mi i tak odbijesz, co? Muszę tak zagrać, niestety. Nie widziałem. Hetman F5 nie widziałem. Zupełnie. No bić z tym nie może, bo tak dostanie. Więc odbije hetman. Ja wtedy dam szacha, on odejdzie i ja zagram tu. Czy coś w ten sposób uzyskam? Kurczę, jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. No nie mam innych ruchów. Oczywiście muszę uważać na wieża H1. A to nastąpi zwykła wymiana, bo on może zagrać tak. Nawet zagrał jeszcze inaczej. A grozi wieża tutaj, to mam przegraną. Mam przegraną. Kurczę, no mam przegraną niestety, bo nie mam tutaj możliwości poświęceń żadnych. I nie mam żadnej możliwości, żeby... Kurczę. Zawsze po takich akcjach sobie myślę, a nie można było grać normalnie? No bo tak, tu zbije i będzie groził mat. I robi się niebezpiecznie. Bo jak odejdzie... Przepraszam was za te hałasy, przepraszam, bo strasznie mnie to denerwuje, no. Nie mam na to wpływu. No wybaczcie, 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 zhejtujcie. Po prostu w takim momencie, po prostu wszystko naraz. No nie, no tutaj jest ciężko, tutaj jest już bardzo ciężko niestety. Nie mam możliwości obrony, znaczy nawet przed tym. Znaczy i tak, ucieknę, to on zbije mi tutaj. I tu będzie groził mat. Będzie bardzo niebezpiecznie. I w zasadzie chyba nie do uratowania.
No cóż mogę powiedzieć? Życie, nie? No niestety, po prostu. Nie wiem, czy słyszycie to wiercenie, ale jest straszne. A ja nie montuję filmów, dlatego też nie będę tutaj niczego tam ukrywał. Wiem, że to nie. Aj, źle mi z tym podwójnie. Chyba za szybko pograłem, coś tak mi się wydaje. No dobra, no muszę uciec, no uciekam tak, nie mam wyjścia. Wymienił w ogóle. Może to i racja teraz tu wymieni. A daj mi jeszcze jakąś szansę w takim razie. Dajesz mi jeszcze jakąś potencjalną szansę, drogi przyjacielu. A to tak. Okej. Próba wymiany. No dobra. Niech będzie, pójdę królem, troszkę szybciej pogram. Ile mam pionków mniej? Dwa. Dwa pionki mniej. Tu się muszę bronić królem. Skoczkiem spróbuję się przedrzeć i wieżą na C8. To jest jakaś moja jedyna nadzieja. Słuchajcie, czy ja mam szansę tutaj jeszcze coś uzyskać? Tak, zagramy. Bo tutaj to nic mi nie dawało. Tak, spróbujemy teraz. Tu jest opcja szacha. Jeżeli on zagra tak, to szach tu i tu. On teraz musi uważać. A ja nie mam opcji gońca wieży na C8. Skoczki muszą wygrać mi tę partię. Tu goniec broni, znaczy wieża broni od szacha. No biorę. Tak. Jeżeli tu, to szach i biorę. No próbuję. Jak tak, to tak. Tu mi zagrasz, tak? No możesz tu zagrać właśnie. Kurczę, możliwe, że jestem za wolny w tej pozycji. Tak trzeba grać. Trzeba zagrać to dokładnie. Powiem wam, ciężko mi teraz liczyć, no bo taki ruch jest bardzo już niebezpieczny. Dobra, gram tak. Jak tak, to tak. No muszę zbić. Tutaj. Tutaj, tutaj. No robi się ciężko. A, tak po prostu. Tak po prostu mi tutaj grasz, co? Mat grozi. No dobra, wezmę tego pionka, co mi pozostaje. Może zbijesz. Chociaż to już bez znaczenia. Faktycznie tutaj, no tak, wiem, że jest taki ruch. Tutaj co? O, nawet tutaj grozisz. Dobra, to jest przegrane. Okay. A może rewanż? Może rewanż? Chyba nie będzie chciał grać rewanżu. Tak mi się coś wydaje, że czuje moc. No dobra, trudno. Szukam sobie kolejnego przeciwnika. Nic na to nie poradzę. Szkoda. Szkoda, bo dobrze mi się grało. 2,348. Fajnie. Już się pojawiają zawodnicy powyżej 2,300. To mi się podoba. Zobaczymy, czy Greenfeld. Greenfeld. No to dobra, jedziemy skoczkiem na F3 i H4. Znowu z tym samym motywem. Bardzo Was przepraszam za te hałasy. Jeszcze raz bardzo przepraszam. Nie lubię czegoś takiego. To podchodzi pod opcję perfekcjonizmu, naprawdę, bo hałas taki wredny, wiercenia, dziury w ścianie czy czego tamkolwiek. Przy graniu w szachy jest okropnym. No ale cóż, zaskoczyliśmy na pewno przeciwnika ruchem H4. Ciekawe, czy on się tutaj odnajdzie w tym momencie. No tamta partia. Mogłem zagrać po prostu swoje debiuty. Ja za bardzo staram się też kombinować, co może być dla mnie zgubne. No ale cóż, czasem się zagra tak, czasem się zagra inaczej. Więc to już jest kwestia właśnie wyboru. Thank you.
Panie sąsiedzie, bardzo proszę o już zaprzestanie tych remontów. C5 to jest jedno z dobrych zagrań, na pewno. W tym wypadku zbijam na D5 od razu. Bo jeżeli skoczek wybije, to ja mam możliwość grania H5. Jeżeli tu, to tu. I niech te H5 przemówi. Zostało zbite? No chyba co, skoczkiem, nie? Bo jeżeli tak, to tak. Wydaje mi się, że to działa. Tam H5 to jest takie podgryzanie oczywiście troszeczkę przeciwnika, trochę strata temp. Znaczy, inaczej, to tak grają, tak? Też takie partie widziałem. Więc tu nie ma się czego wstydzić. Przy takim ruchu, dobra, tak już nie poszło, poszło bicie. Możliwe, że tutaj przeciwnik zagra dokładnie i subtelnie posunięcie E3. Jeżeli E5, to możliwe, że tak trzeba będzie wybić. I grać na wymienionych hetmanach. No okej, okay, no zobaczymy, jak to się rozwinie. Zawsze to jest takie niekonwencjonalne podejście do pozycji. I koniec D2. No to teraz jesteśmy spoko. Teraz jestem, jakby można to powiedzieć, zadowolony bardzo. Taki ruch istnieje, ale takiego ruchu zagrać nie chcę. No dobra, subtelnie wybijemy. Taki ruch raczej nie, bo dostanie strzałkę. Potem goniec na D3, chociaż skoczek E5 jest ciekawy, broniący. Dobra. No i teraz pytanie. Pytanie do widza. Jak grać dalej? Zastanawiam się, jak się przedrzeć też hetmanem. A może tak w ogóle, żeby tędy coś spróbować, coś w tym stylu. Goniec C4 to dostanę tutaj skoczka, ale będę mógł spokojnie wrócić, więc też się nic nie dzieje. Dobra, sprowokujemy go do skoczka E5, bo zawsze wrócę gońcem na E2, jakieś F4. To znaczy F4 może nie jest jakieś konieczne, ale wrócę i zobaczymy, co się będzie dalej działo tak naprawdę, bo jego figury też nie są jakoś według mnie... Znaczy, są rozwinięte normalnie, chcę bazować na tej linii, nie za wszelką cenę. Goniec C4 straszę po prostu. No i dobra. Straszę. Teraz pytanie. Goniec chyba hetman C2, bo grożę takim wybiciem. Teraz prosta łapka. Prosta łapeczka. Chcę zbić tu, grozi mat. No dobra. Domu skoczek tu się... Ale zaraz, ja mogę tak zagrać. I teraz grozi F4 i strzałka tam. Broń się. Broń się, facet. Minus taki jest, że tu się pojawiła słabość, bo jakbym wrócił gońcem, to tej słabości nigdy by nie było. Możliwe, że hetman A6 jest dobry. Myślę, że nawet jest bardzo dobry. No tak, hetman A6 jest bardzo dobrym ruchem. Będę musiał zagrać C4. Będę musiał. I po takim zagraniu zamkniętego gońca, tak, będę musiał zagrać. A to też będzie zadymka. To też będzie ok. No po taki, tak, według mnie hetman A6 jest świetny, bo raz, że bronię tu, to jeszcze grożę wejściem skoczka do obozu mojego, tylko czy on mi coś tu zrobi? No może zrobić. Dobra, C4 od razu to przewidziałem. Tutaj, no właśnie, wieża C8. Będziesz mnie napierał, ja wiem o tym. Wieża C1. Nie mam wyjścia. Schodzę od razu z tej nieprzyjemności, a bronię po prostu mocniej pionka. Skoczek D4 też robi robotę. Nie pozwala gońcowi za bardzo zagrać, bo dostanie plombę. Możliwe, że też taki ruch jest ciekawy. No, zrobiła się taka ciekawa pozycja. W pewnym momencie będę chciał tam uderzyć na G6. Znaczy, będę chciał. Chcieć to ja mogę sobie. Kwestia, czy to się uda. Czy będzie ku temu sposobność. Zobaczymy. Ale myślę, że gość, który tutaj posiada tak wysoki ranking, już jest gdzieś tam w lesie. Znaczy tak mi się wydaje, to są moje przypuszczenia i to są moje myśli, które uzewnętrzniam. Słuchajcie, ktoś mi pisze, że mam przerośnięte ego. Bzdura. No ale ktoś może tak to postrzegać, okej. Po prostu speedruna robię dla was, nie dla siebie, a ktoś, kto, nie wiem, tak mi się wydaje, że jak uzewnętrzniam swoje plany, to nie dla siebie, tylko dla was. A jak dostaję krytykę za to, no to trochę mi się odechciewa to robić, szczerze mówiąc, bo nie uważam, że robię coś dla swoich pobudek, tylko dla nauki was, drodzy widzowie, no was, tak? Taki jest tego cel. Dobra, poszło takie zagranie, a tu nie mogę zbić? Mógłbym, ale C5 jest bardziej kuszące raczej. C5, no to jest bardziej kuszące. Taki ruch. Aj! Tu mi wejdziesz.
Za szybko zagrałem. Tak, bo ja nawet nie mogę zbić tu, bo tu. Znaczy po takim ruchu jeszcze mam taki ruch. Znaczy inaczej, po B4 mam taki ruch. Może tak wtedy nawet zagrać. Kurczę. Nie, nie może, bo tutaj. Aj! Tu jest bicie. To tego nie widziałem. Wiecie co, moi drodzy widzowie? Muszę chyba zbić tą wieżę. Dostanę szacha. No. Zagram tak. On mi zbije. Nie mam wyjścia. Muszę oddać hetmana za dwie figury. Nie mam wyjścia. Szach może nastąpić. Ja chcę tutaj scalić wieżę teraz. A. To w taki nawet sposób grasz. Okej. No dobra, no to scalę wieżę od razu. W takim wypadku. Masz możliwość bicia mi tego skoczka niestety. Goniec jest dobrze ustawiony, tylko że on mi może dużo wymienić. To jest przegrana prawdopodobnie. Znaczy no, praktycznie na pewno. Tylko, że jeszcze powalczymy. No taki ruch możesz wykonać. Pewnie on ze zbiciem skoczka się zastanawia, bo goniec jest dobrą figurą. Tylko, że redukcja u niego figury jest dobrym pomysłem. Jak to się w ogóle stało? Dobrze, szach. Tutaj. Nie no, nie mogę sobie pozwolić na takie rzeczy. Muszę chyba po prostu uciec. Królem na E1. Czy królem tu, królem na E1. No wiem, wejdziesz tu, hetmanem, albo nawet tutaj, ok. Czy ja nie mam takiego posunięcia teraz fajnego? Czy tutaj? Zagrasz mi tu, co? No dobra, chodzi o to, że po wybiciu mam taką bitkę. Jak tu, to tutaj. No niestety. Nie wygląda to dobrze. Zobaczymy jeszcze, gdzie goniec pójdzie. To jest dobre zagranie, bo jeżeli on pójdzie tutaj, to mam też wieża B5 i zdobędę pionka. Więc goniec E8 jest dobrym zagraniem z jego strony, według mnie. Ale wtedy może skoczkiem po prostu odejdę. Odejdę skoczkiem sobie na F3 lub też tu. Zobaczę jeszcze, gdzie tu. No właśnie, dobrze zagrał. Bardzo dobrze zagrał. No dobra, odchodzę. Aha, tutaj i tu. No na to na jedno wychodzi. Dobra, on chce mnie tutaj cisnąć. Słusznie. No słusznie, cóż ja mogę ci powiedzieć, drogi przeciwniku. Dobrze zagrałeś. No spróbujemy swoich szans takim posunięciem. Z uwagi na to, że... Tak jeszcze. Ale to ich chyba tak mam w trąbę, bo wieża wisi. A tak jeszcze mogę. O, tak jeszcze mogę i zdobywam pionka. Hello. On zbić nie może, bo tu. Odbijam pionka, to się robi teraz nadzieja, słuchajcie. Robi się nadzieja na lepsze jutro. Zwykle tak bywa, że się zawodnicy rozluźniają, jak mają taką przewagę. Robi się nadzieja na lepsze jutro. Tu jeszcze to jest daleka droga do czegokolwiek, ale robi się nadzieja. Skoczek zaczyna mieszać. Dobra. W ogóle może tak zbić? Albo tak zagrać? To też jest bardzo ciekawe. Bo co, on tutaj? To zbije? Będę go gonił? To też jest bardzo ciekawy ruch. Ej, to ja tu zdobywam materiał chyba. Wieża D8, bo a, chciał mi tutaj zbić. Wieża D8, zbijam gońca. Bo teraz co? Aha, on może zagrać hetmanem na E7, to jest jedyna opcja. Ale dobra, on odejdzie od akcji i ja będę mógł zagrać tak wieżą. A grozi skoczek na D6. Ciekawe jest to, że król jak zagra tu, to mogę walnąć i wygrywam bardzo szybko. Więc już pełne... Tutaj pułapki już grożą. Tu już... To on już musi uważać. Taki ruch... Znaczy, taki ruch nie działa, bo skoczek D6. Hetman C6 jeszcze liczyłem, ale po tym ruchu to mogę tak walnąć i zobaczyć, co dalej, ale chyba też jest skoczek D6 po hetman C6 i tutaj odbijam.
Ups. Chyba mamy go, słuchajcie. Chyba go mamy. No tak, zagrał, dobrze zagrał, najlepiej jak mógł. Wieża A8 od razu, no bo tu muszę pilnować, bo jak będzie taki ruch, to strzał. Odszedł ze związania. Czyli nie zdobywam tej figury. No figury nie zdobywam. Ale biorę pionka, chociaż. Goniec się tutaj uaktywnia. Dobra, tak chyba muszę zagrać, chociaż porobię sobie trochę dziur. Nie, ale tak. Muszę szybko zagrać dosyć. Żwawo, tu będzie chciał grać. Zakleszcza mnie, taki ruch grozi. Ale też mam takie posunięcie. Ciekawe. Dobra, wiem, że chcesz mi tutaj dać mata. Możliwe, że tak. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu strzelę i wezmę pionka. Zagrać trzeba dokładnie. No tak, bo chcę zdobyć pionka. No, co mam więcej mówić? To jest dobre posunięcie z jego strony. Tutaj. Okej. Wzięcie, wzięcie. Tutaj. Tu się robi już niebezpieczeństwa. Ale to też jest jakaś metoda. Chwila, ja mam trochę więcej czasu. Zastanawiam się nad tym ruchem. Jak bicie, to tu. Czy on ma jakieś tam potem wejście? Tu się odmata bronię. No tak, chyba muszę zagrać. Mi się wydaje, że to jest dobry ruch. No bicie tu, szach. Jakieś tam odejście, ewentualnie zasłona. Tu zawsze się bronię. Wydaje mi się, że to jest jakiś plus. Szczerze mówiąc, co tak możesz zagrać nawet? Tutaj? Tutaj? Możliwe, że to jest dla niego też super. O, i tak zagrał. I to jest dla niego super. Bicie, 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 bicie. Bicie jak w Madrycie. Tutaj, 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 tutaj. Ha, tu jest strzał. Nie ma tutaj żadnych pułapek. A może wrócić tak w ogóle? Ale to się trochę mija z celem. Kompletnie to się mija z celem. Tak nie chcę grać. Nie chcę tak grać. Może bić i tak? Trochę to wygląda wolno. Nie, no bo tu. Nie wygląda to dobrze. Skoczek będzie zbyt wolny. Już myślałem, że go mam. Ale jaja po prostu. Bicie. Bicie. Może tak nawet? Tak. Tak i tak. Tak, tak. Wiem, spróbuję po prostu grać na remis. Jak odbiję, to wieżę odbiję. Gram tu. Chcę szybko wejść pod pionkę. Jak biję tu, to tu. Jak wchodzi hetmanem, to mam skoczka tu. Aj. No, on ma tu hetmana. Zbił, a to bije wieżą. No to teraz dał mi szansę. Jeśli tak, to tak. Okej. Okay. F4. Chociaż taki ruch jest też ciekawy, żeby bronić na F2 i... Tak, tak zagramy, obronnie. Bo jeśli tak, to tak. Ten pionek zostaje. Chcę zagrać tu. Nie będę sobie psuł pionków. Tutaj bronię. Twardo będę to bronił.
Twardo będę to brać. Skoczek na C1. On nie będzie miał tu lekko. On nie będzie miał tu lekko. Teraz on może tak zagrać, ja tu. On nie będzie miał tu lekko, mój drogi kolego. Nie masz tu lekko. Tak, tak, tak i tak. Nie, bo strzał. Dobra, to tak. Bo teraz bicie i zasłona. Koordynacja tutaj bardzo ważna. Tu zagrałeś. A to idziemy bliżej pionków. Ok. Idziemy bliżej pionków. Manewrowanie skoczkiem. Tutaj tak ustawimy sobie skoczka wysoko. Pionka będę chciał wziąć w ogóle i tak wejść, więc... No właśnie, musisz uważać, drogi przyjacielu. I do góry, i bój się. I bój się. Bo zawsze tego pionka obronię takim posunięciem. I bój się, i do góry. Czas tutaj też odgrywa bardzo ważną rolę. On musi się bać. Tak, tak, on tu będzie próbował. Możliwe, że tak trzeba. Ale wydaje mi się, że trzeba bić. W sumie uprościć to. Uprościć, bo jeszcze mam opcję taką, żeby bronić te dwa pionki. Fajnie. Szacha dał, ale chyba mam taką opcję. Ciekawo. Tu nie możesz wejść. Tutaj ten. Idziemy pionkiem do góry. Tu nie mogę po podstawie. A może tak? Zobaczymy, co on zrobi. Jasne. No dobra, idę. Idę królem. Wędruję. Tak, tu bronimy pionka zawsze. W ogóle strasznie źle grało. Pionek będzie mi maszerował do góry. No to co? Co on zrobił? A, bo miał czasu mało. Wiercenie w ścianie i jeszcze taka partia. Zobaczmy. Zobaczmy, czy tu jakieś błędy były. No trochę ma lepiej, jak widać, ale to już taka stabilna, ciekawa pozycja. Bicie, bicie, goniec, tak, tak, skoczek E5 to normalne, goniec B3, goniec E2 trzeba było, no tak jak mówiłem, ale to jest moje ryzyko zawsze. Byłem tego świadomy, to jest ważne, tego ruchu nie widziałem, C4, tutaj, tutaj, no ładnie, i C5, kompletnie nie widziałem, tak, tu trzeba bić, tak? Jeszcze hetman B1 pokazuje, żeby nie oddawać hetmana, no ale dobra. Tak, B4 z jego strony, to już dokładniejsze. Tak, tak, pozwoli mi skoordynować wieżę. Hetman B6, no jest to przegrana. Goniec E8. Skoczek wrócił. Co tutaj trzeba było grać? A5, a E6. E6, mi się wieża plącze po prostu. No dobra, A5 poszło, skoczek wleciał. E6, A4. A4 szybkie. No miał wygraną, co dużo mówić, ale dał szansę po skoczek C4. Hetman B7, wieża D8, wieża tutaj, król. No i to nie było proste, to nadal jest wygrana czarnych, jak widać, według silnika, ale weź i to graj. Tak, tak, tak. Co tutaj grać? Niby zbić tu i wrócić. Ciężko liczyć w tej pozycji wszystko. Co? Wieżą każesz bić tutaj? Zbić wieżą każe i odejść tu i tu bronić. Ale jaja, ale to też przegrana. Wieża zbiła tu, szach. Słuchajcie, podstawka. Hetman D6, podstawiam tu skoczka. Nie widziałem tego. Nie widziałem tego. Szczęśliwie dla mnie. Nadal czarny trochę lepsza, nie wierzę jakoś to za bardzo. Po prostu liczę hetmana. W końcu wyrównałem w 45 ruchu, czy 6. Tu król się zaczyna przemieszczać, no zagrał źle, tak, no i tutaj A7.
Nie wiem, co powiedzieć. Ocencie sami, słuchajcie. I don't know. W każdym razie, partie emocjonujące na już wysokim poziomie. Dziękuję Wam za dzisiaj. Do zobaczenia następnym razem.